Adam Małysz ogłosił, że zmienia swój team rajdowy. Czy to jest jakaś okazja dla Orlen Teamu, żeby stworzyć taki no, absolutnie gwiazdorski team, dwaj wielcy polscy sportowcy, Krzysztof Chłowczyc i Adam Małysz w jednym teamie? Czy to jest teoretycznie możliwe? Śledziliśmy z uwagą wystąpienie Adama Małysza podczas tegorocznego rajdu Dakar. Jesteśmy naprawdę pod uznaniem jego umiejętności. Gratulujemy sukcesu, bo samo dojechanie do mety rajdu Dakar jest wyjątkowym osiągnięciem. Na pewno Adam ma potencjał, na pewno ma szansę na to, żeby w tej nowej w sumie dla niego dziedzinie sportu rozwijać się dalej. Jeżeli chodzi o współpracę bezpośrednio z Orlen Teamem, to jest zbyt wcześnie, żeby rozmawiać o szczegółach. Ja się praktycznie od pana dowiaduję, że Adam ogłosił zmianę zespołu, czy to oznacza ruch w naszą stronę, czy w zupełnie innym kierunku, trudno na tym etapie cokolwiek więcej powiedzieć. Na pewno jesteśmy otwarci na to, aby nasz zespół rajdowy Orlen Team doskonalić. Jesteśmy otwarci na nowe, silne nazwiska, na nowych, silnych sportowców. Nie wykluczamy żadnych możliwości, ale absolutnie zbyt wcześnie jest na to, aby mówić o szczegółach, czy w ogóle rozważać opcję przejścia Adama Małysza do naszego zespołu.